A ja kolejny raz, troszkę rzadziej tu przyjeżdżam do Centrum Medycyny Ludowej. Na Aleksander Halecki woli Centrum Regeneracji Organizmu, ale jakoś o tej medycyny ludowej bardziej, że tak powiem, lubię o tym wspominać. Jestem po zabiegach, ale jak wiecie, zawsze pytam Aleksandra, czy są goście, są klienci, pacjenci, którzy mogliby coś powiedzieć o sobie. I tutaj w obecności Aleksandra mamy Roma. Roma przyjechała z Kanady, tak? I to nie do pierwszy raz. To parę zdania, potem o komentarz poproszę Aleksandra. Z czym przyjechałaś tutaj, kiedy tu jesteś? Rok temu przyjechałam z częstymi przeziębieniami, z bólami zatok, migren głowy. No w każdym razie nie miałam czasu, tylko mogłam być 3 dni. Po tych 3 dniach przez cały rok czułam się doskonale. No i chciałam powtórzyć, żeby na następny rok też czuć się dobrze. I żeby można dalej urzędować, łapać ryby, polować. I dlatego tutaj jestem. Czy należysz do tych osób, które jakby nie są jakoś tam obłożnie chore i cierpiące bardzo, ale które rozumieją, że jak teraz nie zadbasz o zdrowie, to potem będzie gorzej, tak czy inaczej? Tak myślę, że najlepiej wcześniej zapobiegać, niż potem się leczyć z chorób. I wszystkim to polecam. Ta formuła, która tutaj jest, że w zasadzie od rana do wieczora są totalnie, permanentnie zajęcia. Znaczy zajęcia, właściwie to są zabiegi. No tak można powiedzieć, od rana do wieczora. To człowiek wieczorem już jest bardzo zmęczony, także go nic nie interesuje. Najczęściej chce przyłożyć głowę do poduszki. Ja właśnie Aleksandra zapytam, bo tutaj ta formuła właśnie tej intensywności, niektórzy właśnie, no to tak jest zmęczony, padam i śpię. Dlaczego tak jest i czy tak powinno być? I czy te zmiany, które mają być na dobre, to one dopiero czasami przychodzą dużo później, nawet po wyjeździe stąd? Пані було тільки 3 дні, а виніки несамовіті, я чула, що направда то діла. Так, 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 напевно. І я лічу, що таке моцне діляння, вони і очищають організм, і урухомляють, а далі ж він поволі-поволі вальчить з тим, що є. І добре, як чоловік приїжджає профілактично, то дуже лепі, як на остатнім ратунку, можна повідати, бо на остатнім ратунку то треба не 3 дні, а 30, а може і 5 разів по 30, бо то ж це дуже зміни, дуже праці. А інтенсивність повинна бути, бо ми вживаємо около 50 метод, сам відділ, і то треба час, щоб їх вжити. Бо кожна з тих метод, навіть якщо на 5% щось дає, то 50 метод на, по 5%, ну, то є щось. Ну, хоча деякі методи, які я вживаю, навіть вони, я плечу, можуть спокійно кожна з тих лечити 50% неулічальних хвороб. Кожна. А які не лончаться разом, ну, нестети, тоді таке ділання. Także, no, sam widzisz na sobie i na tych, z kim rozmawiasz, pani, dlatego troszeczkę cuda, że pani cały rok faktycznie nie chorowała i pani wie od czego, bo wcześniej takich nie było wyników nigdzie, tak? Nigdy, to no. Pierwszy raz jakoś tak lepiej się poczułam. No. Tak nie mogę powiedzieć całkowicie, że mi nic tam nie dolegało, bo 2 lata temu czy 3 lata temu miałam wypadek samochodowy, to szyja mnie bolała, głowa mnie bolała, ale po tych zabiegach wszystko tak jakoś powróciło troszeczkę do normy i także czuję się dobrze i jestem bardzo zadowolona i mogę powiedzieć dziękuję i dobrze, że są ludzie wśród nas tacy jak pan Aleksander. Tutaj właśnie jeszcze Roma, korzystając z tego, że jesteś, przyjechałaś w sumie na mniej więcej, nie wiem, 10 dni, coś takiego? Na miesiąc czasu. A, no miesiąc będzie. Ale jestem tutaj 10 dni no tylko. Nie, tutaj mówię, tutaj, tak, bo ty wrócisz do Kanady potem. Natomiast rozmawiasz trochę z ludźmi, ja staram się wymieniać tutaj najszczęściej na tej biorowinie. Tam, słuchaj, wszystko sobie opowiadamy, co, kto, jak, pomogło, nie pomogło. Rozmawiasz trochę z ludźmi stąd? Poznałaś parę osób? Rozmawiam. No raczej są, powiedziałabym, bardzo przyjazna atmosfera i raczej bardzo dobrze wypowiadają się na temat pana Hareckiego, na temat zabiegów, które tutaj są, bo to nie można porównać do sanatorium, które jest w Ciechocinku, w którym byłam osobiście, gdzie zabiegi trwają 10-7 minut i 4 razy dziennie. No to tutaj mamy zabieg, trwa czasami godzinę, półtora, taki na przykład jak chiński to półtora. Masaż stóp trwa tak samo półtora, także jest zupełnie inaczej.
Tak, to jest takie rzeczywiście totalne podejście. Ja, wiesz, Aleksander, rozmawiam właśnie też dzisiaj na Borowinie byłem. Borowinka to dla mnie takie najbardziej ulubione miejsce, chociaż tu wszystko jest ciekawe, ale ono nic nie boli. Można też pospać trochę, nadrobić nocne montaże. Ale powiem szczerze, no dzisiaj miałem tutaj w tych rozmowach w Borowinie, tam sobie nago leżymy jak te czarnuchy całe, że no każdy z nich tam widział sens w tym, że tutaj, że przyjechał. Jeden mówił o żonie, że już po paru dniach nastąpiła poprawa w takiej dolegliwości, gdzie zresztą sami o tym też powiedziała, że po prostu no, de facto ciężko się chodziło. Więc czasami efekty następują, wiesz, po kilku dniach, ale czasami po kilku miesiącach, tak? Jak to jest? Niestety niektóre choroby trzeba długo leczyć i bardzo długo, może nawet kilka lat. A niektóre efekty widoczne od kilka dni. І ціжко навіть витлумачити, ото як пані відчула дуже Ольгу по цих днях, то я на початку мовив, що вели таких пацієнтів, які часами приїжджали тільки на один день, і мовили, що здецидовані на те, що один день дає один рік додаткового життя. То, направду, дуже ефекти тут є. Ja tu mam taki problem, wiesz, jak już tu przyjdę na te parę godzin, potem przyjadę do Sobótki, to mam taki power, że potem siedzę po nocach przy montażach, bo zacząć nie mogę. Tak nie powinno być. Ale to tak żartuję oczywiście, to tylko kwestia, że się naładuję trochę, potem wiadomo, że trzeba odespać. Czyli generalnie ludzie przyjeżdżają, a te dwa zdania, bo ty rozbudowujesz to, prawda, teraz? Ну, по-перше, я хотів сказати, що 19-го ми квітня ми змінили вагулі назву академії, зараз академія медицини і регенерації. То już nie ma medycyny ludowej, bo ja mało tego, że dużo ludzi nie przyjmują jako medycynę ludową i nawet czasami ja przeciw tych no, ludzi i przeciw tych działań, które prowadzą inne w kierunku medycyny naturalnej jakby. Дуже подейсть, які у мене ну, не лончаться з тим, що я роблю. Также, а на день дійсніший, лічу, що на 100% відповідає то, що ми робимо, то медицина регенераційна, яка в нашому, можна сказати, місці в Свободіцах, є єдина на світі в тим керунку і в такому стопню, який, направду, відповідає тій назві. A jeśli chodzi o mnie, mi się bardzo trudno odzwyczaić od tego właśnie słowa medycyny ludowej. Zresztą wśród moich znajomych, słuchajcie, akurat lepiej reagują niż regeneracyjnej, bo jest taki renesans tej tradycji, wiesz, uzdrawiania i leczenia starymi metodami, generalnie słowiańskimi, no bo my tu stąd jesteśmy, ale to wiadomo, szamańskimi, że słowo ludowa wreszcie wraca w mojej ocenie do łask, paradoksalnie. Szkoda, że wcześniej nie mogła wrócić. No ja powiem, że to, co my tu używamy, no, odpowiada na 100% i tej nazwie, ale problem w tym, że в цьому, можна сказати, 500 років останніх, і до дійсі медицину людовою нищили і нищать. Забач, ілі в Європі були, спалили людей, які займалися хоча ж би цим. Хто спалив? No. Так само, як палено, нищено, але то ж було давно тому, коли так зване Święte Gaje, gdzie też odbywały się różne takie i spotkania, rytuały i też to było takie bardzo uzdrawiające miejsce. Niestety tego nie ma, ale jest czas na to, żeby to wszystko odbudować, choć w nowych warunkach. I to, co tu robicie, to też jest przecież taka praca. Wiedzi faktycznie nie zostałeś w Europie nic. Ja zbierał te wiedzi po całemu światu i jeżeli brać medycynę ludową i europejską, jej nie istnieje. Есть медицина хинская, есть медицина, например, аюрведа индийская. Даже, можно поведеть, в Африке есть своя медицина, а в Европе нема. Не яснее. Даже назвы нема ниц, чтобы что-то получить разом и поведеть, что есть медицина европейская. Также тяжкий темат с тем, что все было уничтожено, все веди, уничтожены ксенки, уничтожены люди, которые это робили. Tak, no z tym się zgadzam, no ale na szczęście robimy co można, żeby to reaktywować i tutaj w Świebodzicach też te rzeczy się dzieją, a cel jest zawsze ten sam i jedyny,
po prostu zdrowie człowieka. Bardzo Wam dziękuję. Ja tutaj znowu za niedługo przyjeżdżam, bo za każdym razem doładowuję akumulatory, także znowuż będzie zapewne jakiś ciekawy rozmówca i zawsze ta dobra doza optymizmu, że komuś znowuż coś tutaj pomogło. Dziękuję bardzo. Ja osobiście też wszystkich zapraszam. Naprawdę będą wszyscy zadowoleni z borowiny, z różnych zabiegów i będą się czuli lepiej i będą mieli więcej energii, więcej świadomości, co jest dzisiaj bardzo potrzebne każdemu człowiekowi. I lepiej, żeby przyjeżdżali wcześniej. Lepiej, żeby przyjeżdżali w najgorszych przypadkach. Tak jest. Dziękuję bardzo.